Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosto52 i moi drodzy, witam was w 14 odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, jesteśmy w trakcie kontynuowania zadania Pogłos i musimy odnaleźć siedzibę... Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Ten, kto tu mieszka, potraktował to dosłownie. Chyba ciągle szuka właściwej łyżki. Oj, zdecydowanie. O to chodzi. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Musimy odnaleźć ślinę Wichta, która jest potrzebna Regisowi. Łyżka klucz. Ciekawe. Łyżka klucz. Misternie wykonana. I tasiemka z wiadomością. Prawdziwy kolekcjoner z tego Wichta. Zaświadcza się, że przedmiot aukcji zabytkowa łyżka klucz wykuta w pracowni Christophersona i synów w 1210 należy do Smigola Sirkisa, właściciela bażanciarni. Smigol. Znowu nawiązanie mamy kolejne, tym razem do Władcy Pierścieni. Zapytaj właścicielkę bażanciarni. Dobra, to na razie nas nie obchodzi. Główne chcemy, pogłos. Sprawdzamy w takim razie. Tam mogę zejść na dół. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Dobra, dobra. Bo tu coś jest. Gnijący list. Drogi panie Levasseur, wiem, że od lat para się pan tropieniem ludzi wyjętych spod prawa. Mam dla pana nietypowe zlecenie. Zapewne zastanawia się pan, dlaczego ściągnęłam tutaj pana, a nie możemy się spotkać osobiście. Otóż w mojej obecnej sytuacji jakiekolwiek spotkanie jest bardzo ryzykowne. I to nie dla mnie, a raczej dla tego, kto się ze mną spotyka. Nieważne. Chodzi o to, że za mój obecny stan odpowiedzialna jest klątwa, albo, co mam nadzieję i dlatego się do pana zwracam, pewna zielarka, która jakiś czas temu dała mi lekarstwa. Problem w tym, że wkrótce po mojej u niej wizycie kobieta przepadła jak kamień w wodę. Bardzo pragnę wyjaśnić sprawę mojej choroby i dlatego wynajmuję pana. Proszę, żeby pan znalazł kobietę, która jeszcze niedawno parała się ziołolecznictwem w tych okolicach. Kiedy ją pan spotka, proszę wyciągnąć z niej wszystkie informacje na temat leków, które onegdaj mi dała. Jeżeli moje cierpienia są wynikiem jej podłości, niech pan weźmie od niej antidotum. Nie pożałuje pan, bowiem jestem osobą zamożną i nie będę szczędziła zapłaty. Jeżeli zaś okaże się, że za niedolę moją nie stoi zielarka, proszę jej wtedy puścić, bo oznacza to, że jestem w mocy straszliwej klątwy, z której chyba tylko jakieś bóstwa mogą mnie wyciągnąć, a którą rzucił był na mnie pewien żebrak przybrzydły pewnego wieczora, kiedy urządzałam przyjęcie dla przyjaciół. Gdyby z kolei tego parszywca udało się panu znaleźć, zapłacę cenę podwójną. Niestety, ze znaków szczególnych, które by mogły pana w jakiś sposób na niego naprowadzić, pamiętam jedynie tyle, iż stwierdził, że jest sprzedawcą luster. O kurdele. Aż mnie ciarki przeszły. Świadoma jestem, że to niewiele, ale zawsze więcej niż nic. Ufam w pańskie niebagatelne zdolności i życzę powodzenia. Marlena de Trans... Tamara. Pan lusterko jej to zrobił? Naprawdę? Bo odmówiła mu pewnie strawy. Ja pierdzielę. Nagle cały ten quest po prostu nabrał innego znaczenia. Na tej drewnianej łyżce ktoś wydrapał imię jakiejś kobiety. Romantyczne. Pan lusterko. Nawet tutaj sięgnął. Do tu są. Szkielety. Ci ludzie raczej nie przyszli tu z własnej woli. Może to wszystko ma coś wspólnego z tą klątwą? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Zgadzałoby się. No, to już wiemy chyba, jak odczynić klątwę, co? Żadnych śladów po pazurach i kłach. Prawdopodobnie zginął od uduszenia. Odgryzione prawe ramię. Te wszystkie zęby. Przed śmiercią ktoś go na siłę karmił. Skręcony kark. Boczne wgniecenie czaszki. Przed śmiercią został trafiony ciężkim przedmiotem w głowie. No to już wiemy, co robić, ale że pan lusterko, no kurde, nawet w takim czymś maczał paluchy. Tragedia.
My się chyba zbliżamy do... To rzeczywiście wygląda jak leżewichta. Dość nietypowe, ale jednak... Gdzieś tu musi być jego kocioł. Dobra. Kocioł jest niby powyżej, ale... Jest kocioł, którego szukałem. Wicht niespecjalnie dba o porządek. Zwyczajna łyżka. Stara. A ciekawe, co jest... w innych miejscach. O, mutagę znalazłam. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Stół, zastawa. Wicht, który tu mieszka. Szykuje chyba jakąś ucztę. Wygląda na to, że ten, kto tu mieszka, rzeczywiście jest oburzony klątwą i rozpaczliwie próbuje ją zdjąć. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. O, buklerska zbroja. A ciekawe mnie, co tam niżej jest. Chochla. Zwyczajna łyżka. Stara. To nie jest łyżka Geralt, tylko chochla. Okej. Okay. Zanim zajrzę do kotła, no to tutaj jeszcze mogą być rzeczy. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. No jasne. Klątwy, potworze i onych omówienie. Mamy książkę. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Dobra, dobra. Zwyczajna łyżka. Stara. Schodzimy na dół? Tu są tysiące łyżek. Wicht musiał je gromadzić latami. Chryste, no naprawdę. Dobra, tu jest zamknięte. To nie mamy wyboru, wracamy na górę i idziemy zajrzeć do kotła. Ciekawe, gdzie jest wicht. Pewnie zaraz się tego dowiemy. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na ślinianki oraz jej właściciela. Dobra, to gdzie ja mogę się zaszyć? Dobre pytanie. No, naprawdę w szafie będziemy się chować. Dobra. To poczekajmy. Chcę ci pomóc. Widziałem słowa klątwy na ścianie. Chyba wiem, jak ją zdjąć. Próbowałeś ściągać tu ludzi, żeby usiedli z tobą do stołu, prawda? Teraz ja będę twoim towarzyszem.
własnej woli. Jeszcze tylko coś dla lisa. A teraz zajmiemy się tym. Dobra, weźmy. Żeby tylko niczego nie pomylić. Klątwa brzmiała: nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To może zjedzmy bez łyżek. Nie możemy użyć łyżek. Nie, to nie zadziała. Szukałeś łyżki, która cię nakarmi, ale taka łyżka nie istnieje. Dlatego musimy zjeść bez łyżek. Otwórz oczy. Musisz spojrzeć na swoje odbicie. Chyba się udało. O kurde. Wróć do Regisa. No nie, no idziemy za Wichtem, ludzie święci. Chyba zadziałało. Już mamy nowy poziom. Się spodziewałem. Sprawdzę, co się stało z Wichtem. Dobra, no. Śmierdział tak, że nie trudno go będzie znaleźć. No na 1000% udało nam się, no bo... Jakby inaczej. Dobra, zobaczymy. Jak widzicie, naprawdę zadanie... Co? Przeszła ci ochota? Serio, jeszcze się muszę z Bargestami lać. Znaczy dobra, to było do przewidzenia. Dobra. Kolejny Bargest. Ciekawe, gdzie ten Wicht uciekł nam. Jak widzicie, już mamy 99 poziom. Także już niedużo nam zostało. Ale jestem podtruta, nie? Musimy się medytnąć, ale to nie ma czasu teraz na to. Spróbujmy znaleźć tego Wichta. Mamy go. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Boże, jaka staruszka. Jeść! Daj mi jeść! Zabiorę cię w bezpieczne miejsce. Oczywiście do winnicy. Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Dobrze pan zrobił. Tu szybko dojdzie do siebie. Proszę się nie martwić. O wszystko zadbam. Tu będzie bezpieczna. Powinna szybko stanąć na nogi. Obawiam się, że to jednak trochę potrwa. Mogła głodować nawet ponad 100 lat. Potworne. Co się właściwie z nią stało? Jak do tego doszło? Po drodze opowiedziała mi swoją historię. Ma na imię Marlena. Była niegdyś bardzo piękną i bardzo dumną dziedziczką posiadłości Trastamara.
Pewnego wieczoru, gdy wyprawiała przyjęcie dla przyjaciół, pod bramy posiadłości przyszedł dziad proszalny. Miał ze sobą miskę i łyżkę. Usiadł pod płotem i czekał. Słyszałem o tym zwyczaju. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić takiego gościa, żeby nie odszedł głodny. Uchybienie owej tradycji sprowadzało nieszczęście. Marlena za nic miała stare zwyczaje. Przepędziła tego człowieka. Powiedziała, że resztki z uczty prędzej rzuci psom, niż oddajemy. Wtedy dziad złamał łyżkę i rzucił klątwę. Ponieważ była piękna, powiedział, że nie będzie chciała na siebie spojrzeć w lustrze. Dlatego, że właśnie urządzała przyjęcie, orzekł, że nikt nie będzie chciał zasiąść z nią do wspólnego stołu. A za to, że odmówiła mu resztek z uczty, przeklął ją, żeby nie mogła znaleźć na świecie łyżki, którą zaspokoi głód. Wyjątkowo dotkliwa kara. Rozumiem, że zdjęcie klątwy nie było proste. Klątwy są przewrotne, więc trzeba było wpaść na pomysł, gdzie jest haczyk. Marlena przez lata szukała sposobu, jak ją odczynić. Jako wicht kradła łyżki. Sprowadzała do posiadłości ludzi, żeby zasiedli z nią do stołu. Ale nic to nie dawało. Więc co zadziałało? Ktoś musiał usiąść z nią do wspólnego posiłku z własnej woli. Zrezygnować z użycia łyżki i sprawić, by zechciała spojrzeć na swoje odbicie. I tyle? To wystarczyło? Najprostsze rozwiązania są często najtrudniejsze do odgadnięcia. Poza tym, gdy się jest wichtem, znalezienie ludzkiego kompana do uczty jest nie lada wyzwaniem. To prawda. No ale najważniejsze, że już po wszystkim. Proszę się nie martwić. Będzie tu miała dobrą opiekę. Okej, możemy z nim zagrać w gwinta. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. 1000 punktów doświadczenia za to dostaliśmy, nie? Ja bym chciała się chyba przespać do rana w swoim własnym łóżku, tylko tu jest pokój gościnny, a nie mój pokój. No, trzeba przyznać... Czyli co, ja na razie z nim nie porozmawiam, tak? Nie, na razie jest zajęta jedzeniem. Ona sobie będzie tutaj siedziała później w kuchni, z tego co ja kojarzę. No nareszcie. Dobra. Przekimamy się do rana. O Boże Święty, naprawdę. Masakra. Do 6 myślę, że wystarczy. I ona sobie tutaj trochę posiedzi. Dobra, a my wrócimy do Regisa. Czy ja pod tym cmentarzem mam jakiś punkt teleportacyjny? Wydaje mi się, że nie mam. A jednak mamy. Dobra, to myślę, że możemy się przenieść szybką podróżą, żeby nie tracić czasu. No i jak widzicie, było to całkiem przewrotne. Najgorsze jest to, że to znowu był pan Lusterko. No, musiało tak kurde być, no nie? Masakra, naprawdę. Tragedia. Dziwię się, że Geralt tego nie skomentował. Powinni twórcy dodać jakiś komentarz, bo wiadomo, niektórzy mogli przejść najpierw krew i wino, a później serca z kamienia, ale to mogli dla graczy, którzy przeszli najpierw to, co trzeba, dodać jakiś komentarzek. A nie dodano niczego. To szkoda. Ale dobra, już się nie rzepiajmy o takie szczególiki. Chodźmy do Regisa. Gotujesz bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu. A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, Kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. Przydatne z nich stworzenia. Często korzystasz z ich pomocy? Staram się jej nie nadużywać. Jednak rzeczywiście czasem się przydaje. Teraz chciałem mieć pewność, że w razie, gdyby coś poszło nie tak, będę mógł szybko przybyć z odsieczą.
Dzięki za troskę, ale jakoś sobie poradziłem. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz, tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. To nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik, ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc, będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Niebezpieczne? Dlaczego? Przecież to jednak dalej będziesz ty. Ale będę w stanie wzburzenia, furii. Wiesz lepiej ode mnie, że furii nie da się kontrolować. Jeżeli widziałeś kiedyś rozszalałego wampira, to wiesz, że w niebezpieczeństwie będzie wszystko, co jest w jego zasięgu. Jak sobie z tym poradzimy? Wolałbym, żebyś się na mnie nie rzucał z pazurami. W takim razie jest nas dwóch. Ale nie obawiaj się, wszystko dokładnie obmyśliłem. Niebawem wprowadzę cię w szczegóły. No dobra, to co chcesz zrobić? Odwiedzimy starożytną posiadłość wampirów. Tesza Mutna. Znajdziemy w niej podwieszane klatki. Wejdę do jednej z nich. A ty w tym czasie zwabisz potwory. Kiedy będę w klatce, będziesz je zabijał. To powinno zapewnić nam sporą ilość krwi. No na tyle dużą, by jej zapach doprowadził mnie do szaleństwa. Co to za miejsce? To Tesza Mutna. Miejsce kaźni. Dawno temu, kiedy byliśmy tu jeszcze stosunkowo niedługo, żył wampir wyższy imieniem Khagmar, który tak rozsmakował się w ludzkiej krwi, że w ciągu jednej nocy potrafił wypić całą wioskę. To przysporzyło sporo kłopotów całemu naszemu rodowi. Ludzie bowiem, zmęczeni życiem w ciągłym strachu, zaczęli urządzać na nas polowania. Zatrudniali czarodziejów i wiedźminów, żeby nas tropili. Przecież i tak nie daliby rady was zabić. Ale byli męczący, jak wybacz porównanie, komary wiecznie brzęczące koło ucha. Pozostałe wampiry postanowiły, że trzeba coś z tym zrobić. Złapać Khagmara i ukarać. Wówczas w lochach Tesza Mutna powstało miejsce kaźni. Umieszczono tam klatkę ze specjalnego stopu srebra, dalwinitu i stali meteorytowej. Pochwycono Khagmara i zamknięto go w klatce. Siedział tam ponad 200 lat, nieraz wpadając przy tym w szał. Stąd wiem, że klatka raczej wytrzyma. No dobra, ale to było 200 lat temu. Ona może już być taka naprawdę... No dobrze, nie ma co zwlekać. Prowadź do tego Tesza Mutna. Już, już. Jeszcze tylko jedno. Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Zresztą... Klamka zapadła. Chodźmy do Tesza Mutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. No to co? Ruszajmy. No nie mogliśmy tego zażyć w Tesza Mutna? Chyba nie.
To tutaj. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Jesteś pewien, że wiesz, co robisz? Mogę jedynie żywić taką nadzieję. Proszę, chodźmy. Im dłużej zwlekamy, tym mniej nad sobą panuje. Nie chciałbym zrobić ci krzywdy. Prowadź. Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Za tą ścianą znajduje się wampirzy loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt. Móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę. Dobra, no to idziemy. Jak to zrobiłeś? O, to stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią wampira wyższego. Specjalne mechanizmy, wampirza twierdza. Tu są, musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sfer tu otworzyła się brama z naszego świata. Ta kraina była pierwszą, którą ujrzeliśmy. O, mamy pancerz Stesza Mutna. Champion Stesza Mutna. Ja jestem tym, który służy plemieniu. Wywyższony ponad ludzi, wyrzekam się ludzkiej słabości. Postawiony ponad ludźmi, staje się pasterzem trzody. Napełniony siłą, zwrócę swój miecz przeciw wrogom plemienia. Jestem panem i niewolnikiem. Jestem wykonawcą woli plemienia. Przyjmuję ten miecz i ten pancerz, by służyć plemieniu. Czy on jest lepszy? Nie, niestety nie jest lepszy. A szkoda, bo wyglądał naprawdę fajnie. Ale może mogę wam pokazać tą zbroję na przykład. Fajnie wygląda. A ta broń? Cena, rzadkość, typ. Nie wiem, nie da się tak niestety usegregować, żeby zobaczyć, co jest lepsze. Jest miecz Stesza Mutna. Niestety gorszy. I zaraz już będziemy mieli setny poziom. Hodowla trzody ludzkiej. Hodowla trzody ludzkiej? To na poważnie? Autor spędził wiele lat obserwując zachowania ludzi, których hodował i tak powstało. To innego nie dzieło. No, mamy klatkę. To złe miejsce. W powietrzu wisi śmierć. Bo wiele osób dokonało tu żywota. Jak my stoimy z czasem na odcinku, bo to jest bardzo istotne. Dochodzimy do 30 minut. No ale chyba musimy zrobić ten szał. Regisa. Chyba, że będziemy mieli chwilę czasu jeszcze na dole. Ale wątpię. Najwyżej zrobimy sobie dłuższy film. Glify wydrapane w skale. Kiedyś były pokryte krwią. Coś oznaczają? To są symbole. Byście to nazwali plemion, które rozeszły się po świecie po koniunkcji sfer. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały, skąd się wywodzimy. Dobra, tu coś jeszcze mamy. Widzę, że zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. Wygląda to naprawdę dziwnie. A te znaki mogę zbadać? Ale ja nie brałem w tym udziału. A to? Co to za plemię? Garaszan. To moje plemię. Moje i Detlafa. My zostaliśmy tutaj. I to jest to samo? Co oznacza ten symbol? Odet. To ci, którzy poszli na wschód. Zakręcili. Okej, tu jest tylko więcej jeszcze. To jest też symbol chyba Regisa. Cele? Kogo tu trzymano? Ach, to wielce niechlubna karta historii mojego ludu. Wolałbym nie przywoływać dawnych demonów. A to? Co to za plemię?
Stara szata. Tak. To moje. Moje idę. My zostaliśmy tutaj. A to? Geralt, powiesz coś? Co to za glif? To Amur. Oni udali się za morze. Okej, okay, dobra. Jeszcze troszeczkę rzeczy. Tu coś jeszcze jest. Co oznacza ten symbol? To już też było. Dobra. Kolejna notka. Stenogram rozmowy z istotą niższą. Stenogram z rozmowy mistrza Ezechiela Hildegarda z istotą ludzką. Kim jesteś? Nazywam się Alex Biscont. Dlaczego twoja skóra cała drga? Boję się, panie. Boisz się? Nie rozumiem. Nie wiesz, co to strach, panie? Nie, opanowałem wasz język, ale niektóre pojęcia są mi obce. Co to jest strach? To jest takie uczucie, które niszczy wszystkie inne uczucia. Opanowuje głowę i serce. Co ty powiesz? A ja myślałam, że takim uczuciem jest ból. W moim laboratorium prowadziłem badania nad na ludziach i odkryłem, że matka poddana odpowiednim bodźcom jest w stanie zapomnieć o swoim dziecku, myśląc tylko o tym, żeby ból zniknął. Żeby strach był podobny do bólu? Nie, ból rządzi ciałem, a strach rodzi się w sercu. Ach tak, to bardzo ciekawe, co mówisz. Myślę, że będę musiał przebadać w laboratorium twoje serce. Jak to przebadać? Zwyczajnie wyjąć je i poddać gruntownym badaniom. Ależ panie, ja wtedy umrę. Tak, wasza śmiertelność jest dla mnie wielką niegodnością. Ale przecież to nie ja stworzyłem wasz gatunek i nie ja jestem odpowiedzialny za jego nadzwyczajną kruchość. Rozmowa została przeprowadzona w języku ludzkim i w trakcie została również spisana. W takim. Stenogram należy przetłumaczyć. Kolejne rzeczy. Kolejna notka. Zapiski więźnia Stasza Mutna. Znalazłem kawałek pergaminu, który wypadł z kieszeni jednego potwora. W kieszeni zostało mi kawałek węgla. Napisałbym to własną krwią, ale czuję, że prawie jej nie mam. Zimno mi. Co trzeci dzień przychodzą i otwierają mi żyły. Potem nie mogę się ruszyć. Długo już tak nie wytrzymam. Z sąsiednich klatek słychać wycie przerażonych ludzi. Gdybym miał siłę, rozwaliłbym sobie łeb o kraty. Mam nadzieję, że to już niedługo potrwa. Alois z sąsiedniej klatki umarł wczoraj. Wypili go. Chyba ich to zdenerwowało, bo słyszałem, jak się kłócą w tym swoim dziwnym, harczącym języku. Dzisiaj rano przywieźli nowych. Można powiedzieć, że przyszła dostawa świeżej krwi. Nowi jeszcze nie wiedzą, co ich tu czeka. Jedyną pociechą jest dla mnie to, że ja już to wiem. Już nigdy więcej nie będę przeżywał tego przerażenia, którego doznałem za pierwszym razem, kiedy do mnie przyszli. Nie wiedziałem, o co im chodzi, dopóki nie wyciągnęli tych błyszczących narzędzi. Nigdy nie widziałem takiego pięknego metalu. Moja krew odbijała się w tych narzędziach jak w lustrze i barwiła srebro purpurą. No, czuć, że to miejsce kaźni. Masakra. Oho, jest klatka. Moi drodzy, to w takim razie zakończymy sobie odcinek w tym miejscu, żeby on nie był jakiś bardzo długi. I w kolejnym spróbujemy zamknąć Regisa w klatce i zobaczyć, jak to już z tym będzie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie po sobie coś dla mnie. Jakąś łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym będziemy kontynuować dalej zadanie Pogłos. Do usłyszenia, cześć!